Moim gościem jest pani Walentyna Słonecka, pseudonim Wala, która w czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką, była również harcerką Szarych Szeregów. Dzień dobry, pani Walentyno. Witam. Co trzeba napisać w wypracowaniu, żeby sam Krzysztof Kamil Baczyński wystawił piątkę? A skąd ty o tym wiesz? Ma się swoje źródła i tajemnice. To jak to było z tą piątką Baczyńskiego? Po prostu nauka wyglądała wtedy inaczej. Myśmy mieli spotkania w prywatnych mieszkaniach. To były komplety, gdzie było nas kilkoro. I jeśli chodzi o te właśnie moje komplety, to prowadziła pani Stefania Baczyńska, mama Krzysztofa. I kiedyś mama się rozchorowała i zamiast niej właśnie był Krzysztof u nas i dostałam piątkę. A pamięta w ogóle pani Baczyńskiego w takich relacjach bezpośrednich? Jaka to była osoba? Prawdziwy poeta. Znaczy taki człowiek łagodny, taki spokojny się wydawał, taki, no właśnie pasował do tego zawodu. Jak znaleźliście się w 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa w Warszawie? Bo wiem, że w Warszawie nie mieszkaliście. Tak, mieszkałam w Zakopanem wtedy. Moja mama prowadziła tam willę. Przyjeżdżali nasi znajomi, no różne osoby bywały. No jak wybuchła wojna, to pamiętam z tego okresu przede wszystkim przemarsz wojsk. To były albo czeskie wojska, albo słowackie, tego to nie wiem. Ale wiem, że to przez kilka dni i nocy szły przez Olcze. Gdzieś tam wędrowali. Ale pamiętam też taki moment, kiedy przyjechali Niemcy. Ja wyszłam akurat do sklepu po zakupy. No ja mieszkałam na Bystrym. No i zobaczyłam, że na motocyklu siedzą dwie osoby w mundurach. To byli Niemcy. No i zatrzymali się i pytali się, gdzie na Jaworzynę. Tak, ale mi powiedzieli, na Jaworynę jak się jedzie. No i ja pokazałam, że przez Jaszczurówkę, prawda, to był mój pierwszy kontakt z Niemcami wtedy. I jak to się stało, że wyprowadziliście się do Warszawy? To była w ogóle przedziwna sprawa, bo tak, moja mama miała siostrę, która mieszkała w Poznaniu i miała brata, który był rotmistrzem w X Pułku Ułanów, mieszkał w Białymstoku. Jak wybuchła wojna, to wszyscy przyjechali do Warszawy. Wujek przyjechał i pracował w podziemiu naturalnie pod zmienionym nazwiskiem Gawryłkiewicz, a tak naprawdę się nazywał Gawryłkiewicz. Przyjechał ze swoją rodziną, z żoną i z dwiema córkami. Wszyscy zamieszkaliśmy, z tym, że wujek zamieszkał z nami, z mamą i ze mną, a jego żona mieszkała oddzielnie pod nazwiskiem Gawryłkiewicz. Nad jeziorem, tam w innym domu. No a ciocia moja też zamieszkała w Warszawie. No i z tej rodziny, prawda, tej trzyosobowej, to właśnie wujek zginął i moja mama była ciężko ranna i też zmarła. Czyli w tym najtrudniejszym dla Polski czasie po prostu wszyscy znaleźliście się, prawie cała rodzina w jednym miejscu w Warszawie. Tak, tak. Można powiedzieć w takim centrum wydarzeń wtedy. No właśnie, nie wiem dlaczego właśnie tak się stało, tego to nie wiem. Ale Zakopane dobrze wspominam. No domyślam się, bo to piękne miejsce. Tak. Zresztą w ogóle pani, rozumiem, pochodzi z gór, góralka. Nie. Nie? Nie, to jak to? Gdzie tam? Jak wy w ogóle jeszcze do tego? Nie, ja jestem Walentyna, jak Walentyna to na wschodzie. Na wschodzie? No, tak. Czyli ta droga jeszcze inna była do tego Zakopanego. Nie, no moja rodzina prawdziwa to... Ja mam historię bardzo ciekawą. Miałam 8 miesięcy, to moja mama popełniła samobójstwo. Już będąc znowu w ciąży. A mnie wzięła na wychowanie przybrana mama. I ta mnie wychowywała i była wspaniałym człowiekiem. Przyjechałyśmy tutaj, mieszkałyśmy na Ochocie. Najpierw, już nie pamiętam tej pierwszej ulicy, potem na Raszyńskiej, chyba 32, zdaje się, też na Ochocie, a potem przeniosłyśmy się na Sadybę Czerniakowską. No i tam właśnie już do końca mieszkałyśmy. A w harcerstwie kiedy pani się znalazła? Kiedy te Szare Szeregi w życiu się pojawiły? Muszę powiedzieć, że nie pamiętam, jak to się stało w ogóle, ale wiem, że miałam cudowną drużynę, przecudowną naprawdę. To była Nina Lisiecka. To była taka druga jakby mama, no wspaniała była. Miałyśmy obóz harcerski tu, na miesiąc przed wybuchem powstania. Ja nie byłam zorientowana, że będzie ten wybuch powstania, ale moja mama widziała. No i nie bardzo mnie chciała wypuścić, no ale Nina jakoś ją przekonała. A to też śmieszne, mam śmieszne wspomnienia z tego, bo myśmy jechali takimi, miałam nawet zdjęcia z tego okresu, ale oddałam do Muzeum Powstania Warszawskiego takimi towarowymi wagonami. Na ten obóz harcerski? Tak, na obóz harcerski. To była stara wieś w mazowieckim województwie i była taka sytuacja, że ja z jeszcze jedną koleżanką żeśmy się spóźniły na spotkanie i nasza drużyna wyruszyła, prawda, bez nas. No i myśmy musiały same dojechać. No i wsiadłyśmy do następnego pociągu, ale jak jechałyśmy tam na to spotkanie, to wysiadłyśmy troszeczkę za wcześnie. Z tym, że ja nie miałam plecaka, a moja koleżanka miała plecak, więc jej było wygodniej, prawda, na plecach dźgała, a ja z walizką. No i to było strasznie niewygodnie i bardzo ciężko. Mało harcerska taka walizka. No, śmieszne to było. No i tak i szłyśmy, wysiadłyśmy na dworcu i no, zapytałyśmy, w jakim kierunku trzeba iść do tej starej wsi. Nam pokazano, wyruszyłyśmy. No i tak idziemy, no i w końcu widzimy, że ktoś tam w polu pracuje. Podchodzimy, pytamy: proszę pana, czy daleko jeszcze do tej starej wsi? A on mówi: ło, będzie jeszcze z 5 kilometrów. No i my dalej idziemy. Idziemy. Znowu nam się już wydaje, że już dużo żeśmy przeszli. Znowu ktoś w polu pracuje, podchodzimy, pytamy, gdzie jest ta stara wieś. Ło, będzie jeszcze z 5 kilometrów. I pani tą walizkę tak ciągnęła przez ja te tak kolejne kilometry. Tak. Wy nie wiedzieliście, że ten obóz ma was przygotować do Powstania Warszawskiego, ale co tam się odbywało? Drużynowa wiedziała. Co wy tam robiliście na tym obozie? Jakie to były przygotowania? No, najprzeróżniejsze. Wszystkiego dobrze nie pamiętam, ale wiem, że uczyłyśmy się, jak to się nazywało? O Boże. Pomoc medyczna? A co to były za czynności? To może takim tropem? No, chodziło o kontakt, prawda, przesyłanie wiadomości. Aha. Tak. Czyli rozumiem, że chodzi o łączność radiową w tym przypadku? Nie. Czyli przenoszenie wiadomości, meldunków? Nie, ja zapomniałam, jak to się... Alfabet Morse? Alfabet Morse. Alfabetu Morse między innymi się uczyliście. Tak. A właśnie takiej pomocy medycznej gdzieś tam... Trochę też. Jak opatrywać rany. Troszeczkę też. Kiedy wróciliście do Warszawy, pewnie pani nie pamięta, jaki był ten czas między obozem harcerskim a wybuchem powstania. Niedługo. Ale to było tuż, podejrzewam. Tuż, tak. Dochodzimy do 1 sierpnia 1944 roku. Pierwsza czynność związana z tym, to polegała na tym, że miało powstanie na Czerniakowie, wybuchło w klasztorze, właściwie w kościele. Naszą czynnością harcerek było dostarczenie opatrunków i leków tam do tego kościoła. To już wiedziałyśmy, prawda, o tym, że będzie powstanie. I ja też to przeżyłam, bo to była taka szafka zwykła, w której były tam te leki, prawda, w środku, ale że gdyby nas Niemcy, bo Niemcy byli wtedy w tym samym czasie, stały reflektory pilnowane przez Niemców bardzo blisko tego kościoła. No i myśmy niosły tę szafkę, a ta szafka, jak wiadomo, ma nogi, ale nie wszędzie. Więc dwie dziewczynki, które mogły chwycić za te nogi, to miały lżej. A myśmy dwie z kolei były z tyłu za nimi i musiałyśmy nie było za co chwycić. Chodziło też o to, żeby nie wysypać tych leków, które tam się... Nie, ale tam się nie było za co przytrzymać, więc no. I pamiętam, że to było strasznie ciężkie. Jakby was Niemcy zatrzymali wtedy, to co mieliście mówić? Że przeprowadzka. Aha, na wierzchu były garnki położone jeszcze, tak. To w razie czego miałyśmy właśnie takie wytłumaczenie. Ale to było jeszcze przed godziną W, prawda? Tak, tak, ale niedługo. Mhm. Tam było kilku tych Niemców. I była bitwa o te reflektory w końcu. I też tam była taka sytuacja, że jeden z naszych chłopców został ranny. I też to pamiętam. Pamiętam, jak on błagał pielęgniarkę, żeby mu ratowała życie, bo on chce żyć. No i zdobyliśmy te reflektory. Chłopcy zdobyli te reflektory. No i właśnie, tu są te błędy, ja uważam. Tych jeńców przyprowadzili do księdza. Ksiądz ulokował ich w piwnicy kościoła. A ja, myśmy już szykowali się potem rano, prawda, już się gotowała kawa, żeby na śniadanie, prawda, zrobić to śniadanie. A tu nagle przyszedł rozkaz, że trzeba się wycofać. No i wojsko zaczęło odchodzić od kościoła. A ksiądz przerażony mówi: Boże, oni odchodzą, a co ja mam z tymi jeńcami zrobić? I mówi do mnie: słuchaj, pobiegnij tam za dowódcą i niech zapytaj, co ja mam robić, no. No ja pobiegłam, dowódca powiedział wypuścić. Jakie zadania miała pani w czasie Powstania Warszawskiego, a co pani przydzielała? Bardzo różne, więc potem dostałam takie zadanie, bo doszły takie słuchy, że Niemcy się zbliżają tyralierą. Właśnie przy tym kościele był przewrócony tramwaj, to była taka barykada i tam taki porucznik Odyniec, strażak z zawodu, był dowódcą. No i przyszła taka wiadomość, że Niemcy się zbliżają tyralierą w kierunku właśnie kościoła. No i moim zadaniem było wsiąść na rower i pojechać i dowiedzieć się od porucznika Odyńca, co się tam dzieje. Mhm. Czy rzeczywiście ci Niemcy się zbliżają, czy nie. Ja pojechałam, a porucznik mówi: nie wiem, nic nie wiem. No więc ja wsiadłam na rower, wracam z powrotem do tego, który mnie tam wysłał i mu mówię, że porucznik Odyniec powiedział, że on nie wie. To nie jest odpowiedź. Wsiadaj na rower, jedź jeszcze raz i niech ci powie tak albo nie. No więc ja znowu wsiadłam na ten rower, pojechałam. Porucznik Odyniec powiedział, że nie. Wracam z powrotem. A ten, który mnie tam wysłał, już ja nie pamiętam, kto to był. W międzyczasie nadszedł jakiś taki wyższy rangą oficer od niego. No i ja, prawda, trzymam ten rower i mówię, że porucznik Odyniec powiedział, że nie zbliżają się Niemcy tyralierą. A ten wyższy rangą oficer do mnie, że tak powiem, z pretensją. Co to za meldowanie? Proszę położyć rower na ziemi i stanąć na baczność. Żeby... Także tak to wyglądało. Nigdy nic tego nie... pani rower, stanęła na baczność? No, musiałam położyć, stanąć na baczność, powiedzieć, że porucznik Odyniec powiedział, że Niemcy się nie zbliżają. A jak było w ogóle z tym wykonywaniem rozkazów? Przecież była pani nastolatką, 16-letnią dziewczyną, tak, młodziutką. Ale jednocześnie był ten obowiązek. Czyli ten obowiązek, ta hierarchia przecież siłą rzeczy, która gdzieś tam się też pojawiła. Aha, no więc u nas tak była. Taka siostra Ola, która się zajmowała sanitariuszkami i właśnie, a mną, znaczy, nie wiem nawet, czy ona była porucznikiem, ale komendantka Kara. To była, już nie pamiętam, ona pracowała w szkole. Mhm. I ona, znaczy myśmy byli pod jej opieką. I ona wydawała rozkazy. I łatwo przychodziło to przyjmowanie rozkazów? Jakie to było nastawienie do tego, że trzeba wykonać obowiązek? Był najważniejszy. Dla mnie to nie było nigdy problemem. Mhm. Mam takiego kolegę, który też był w Powstaniu Warszawskim i nie mogę go zrozumieć, bo on ma pretensje, tak jak niektórzy, że po co był ten wybuch powstania, kiedy Warszawa była, prawda, zniszczona. A mamy piękną Warszawę w tej chwili. A ja z kolei zupełnie inaczej to wszystko odbierałam. Ja uważałam, że jestem tak szczęśliwa, że po prostu pragnienie wolności było tak silne, że to było wielkim szczęściem, że w ogóle można walczyć o tą wolność. No, ja dlatego nie mogę tego zrozumieć. Czyli w pełni się pani po prostu temu oddała, na tyle, ile była w stanie. Tak, tak. Nie, no, to się odczuwało. To, nie wiem, to było coś takiego w człowieku, że nareszcie czuło się tę wolność. A był strach w tym wszystkim? Nie miałam. Nie było lęku. Tylko miałam 16 lat, jakbym miała 20 parę, to ten strach by był. Zaraz tam dam ci dowód na to. Mhm. Dostałam taki rozkaz od porucznika Kmicica. Już jak Niemcy opuścili fort, to nasi chłopcy się tam znaleźli na tym forcie. No i porucznik Kmicic mi powiedział, że ja mam pod obstrzałem iść do takiego pana, przebiec przez takie, bo Sadyba to były pola, łąki, wiesz, krówki się pasły, pomidorki rosły, kartofelki i tak dalej. I słuchaj, musiałam przebiec do tego domu, w którym był człowiek, który wykonywał pieczątki. I ja dostałam rozkaz, że mam tam pójść po prostu do tego człowieka i te pieczątki przynieść temu porucznikowi Kmicicowi. No ale waliły z królikarni pociski podczas tego. Mhm. I teraz tak, ja dochodzę już do ulicy, gdzie muszę, jak przekroczę, to będzie to pole, w które walą te pociski. No i stoi tam młody chłopak, żołnierz. I teraz właśnie różnica między starszym ode mnie a mną. Ja się nie boję. A on się pyta, gdzie ty się wybierasz? A ja mówię, wiesz, ja muszę do tego białego domu dotrzeć po pieczątki dla porucznika Kmicica. Co ty? Teraz będziesz biegła, życie narażała? Pociski walą, a ty będziesz tam biegła. Wróć do niego i powiedz, no, że to taka jest sytuacja. No i ja posłuchałam go, powróciłam, a porucznik Kmicic powiedział, że nie tylko ja mam pójść, ale on, ten żołnierz ze mną jeszcze ma przebiec. Poszliście razem? Nie, on nie poszedł. Czyli poszła pani sama? Tak, poszłam sama. Ja dotarłam do tego domu, a w tym domu ludzie wystraszeni tacy, bo to wszystko, oni akurat byli na tej linii, prawda, gdzie te pociski waliły. Boże, i ty się narażałaś. Mówią do mnie, ale teraz nie wychodź, niech sobie ten porucznik jeszcze poczeka trochę. Nie narażaj się, nie ma sensu. No ale ponieważ on taki rozkaz mi dał, to ja jednak nie posłuchałam ich i przebiegłam. Często się zdarzało, że te kule gdzieś nad głową latały? No, a wtedy akurat tak było. Mhm. Ale jak się ma 16 lat, to nie ma w pełni świadomości tego niebezpieczeństwa. Takiej dużej, jak ten właśnie starszy ode mnie chłopak. On już więcej rozumiał. Jak to taka codzienność, kiedy to powstanie już wybuchło, kiedy już w tym wszystkim byliście? Były zadania do wykonania, ale przecież był też dom, była mama. Nie, ja byłam albo na forcie, no ja właśnie byłam poza domem. Czyli cały czas była pani poza domem? Tak, ja byłam cały czas do dyspozycji, tak. Tak, miałam jeszcze taki rozkaz, dostałam właśnie pilnowania powstańca rannego, młodego człowieka, który leżał w domu mojej koleżanki. Tam był taki dom z ogrodem. I my na zmianę żeśmy pilnowały go. On bardzo cierpiał, bo on jakoś tak należąco, kula, prawda, tam jakoś tak wtedy, kiedy leżał, nie stał. I bardzo cierpiał, a ja musiałam być przy nim, prawda, i jakoś tam mu pomagać. On strasznie się męczył. I tak jeszcze pamiętam, leżał na łóżku, wiesz, jak to łóżko ma taki dla ramy. I tak się podciągał i strasznie cierpiał. I w pewnym momencie mi mówi: słuchaj, błagam cię, idź po lekarza, przyprowadź mi lekarza. A ja mówię: ale ja nie mogę ciebie zostawić tutaj samego, bo ja się boję, że sobie krzywdę zrobisz. A on w końcu powiedział mi: słuchaj, ja ci daję słowo, że nic sobie nie zrobię, tylko przyprowadź mi lekarza. I ja w końcu pobiegłam po tego lekarza, a lekarz mi mówi: Boże, przecież ja nie mam jak mu pomóc. To co ja mu mogę zrobić? No co, jak ja mogę? Nie zoperuję, nie ma, nic nie ma, no. Ja mówię: to niech pan chociaż przyjdzie do niego. No i przyszedł do niego. A on zmarł. Jeszcze miał małego synka i tak ciągle wspominał tego synka i pochowany był w ogródku tej mojej koleżanki. Podejrzewam, że takie sytuacje muszą robić na człowieku olbrzymie wrażenie. Pamięta się to. Przecież my na co dzień żyjąc dzisiaj nie mamy styczności ze śmiercią, z takimi ciężkimi wydarzeniami, a wy przecież też na to nie byliście gotowi. Pamiętam na przykład, że ja szłam normalnie ulicą, a przede mną szedł mężczyzna, który sobie przechował mundur wojskowy. Ubrał się w ten mundur, ale on szedł skulony pod ścianą, pod ścianami domu. Przestraszony. A on się bał, a ja szłam normalnie. Ja się nie bałam. I z czego to było, nie wiadomo. Tak już człowiek miał. Bo on był bardziej świadomy tego, że prawda, jest niebezpieczny. Także to, że właśnie dlatego giną młodzi. Bo jest też taka brawura trochę czasami. Tak, po prostu człowiek tak jakoś może nie bardzo świadomy tego, może myśli, że może mu się nic nie stanie. No nie wiem, na czym to polega. A jak było z przyjaźniami, a być może nawet, nie wiem, czy mogę zapytać... jeszcze jedną rzecz powiem ci. Słuchaj, Niemcy są na forcie, a potem Niemcy odeszli z tego fortu, byli nasi chłopcy. I nagle któregoś dnia przychodzi do nas Niemiec. Młody. Na ten fort? Tak, na ten fort. Do Polaków przyszedł. I mówi: szlafen, szlafen. On chce spać. Dlaczego on do nas przyszedł? Chłopcy mu powiedzieli: idź w kartoflisko i się wyśpi. I nic mu się nie stało? Nie zrobili mu krzywdy. A skąd on się tam wziął? Nie wiadomo nawet w ogóle. No nie wiem, więcej zaufania miał widocznie do Polaków, jak do swoich kolegów Niemców. Może nie mógł się wyspać tam. A jakieś przyjaźnie, podejrzewam, znaczy jakieś to jest mało powiedziane, pewnie dużo przyjaźni się nawiązywało wtedy w powstaniu, a być może nawet była pani młodą dziewczyną 16-letnią, być może jakieś miłości gdzieś się pojawiały. Nie, znaczy ja tak mam książkę na ten temat, dostałam w prezencie, ale nie, tak ja akurat tego nie pamiętam. No ja jeszcze byłam chyba za młoda, 16 lat to jeszcze. Na flirty? Jeszcze dawniej to dziewczyny tak nie... Teraz są bardziej dojrzałe chyba, jak mają te 16 lat. Kiedyś przyszła ta świadomość, że powstanie, że możecie przegrać w tym powstaniu, że jest źle. Mieliście tą świadomość. Czy była w ogóle komunikacja między jedną częścią Warszawy, a drugą częścią Warszawy? Czy wiedzieliście, co się dzieje? Nie. No, może ci wszyscy wojskowi, prawda, starsi, to może tak, ale nie, ja nie. Wiem, że mama została ranna. Mama została ciężko ranna, bo to było takie, że Niemcy się wynieśli z tej Sadyby, ale potem wrócili i walczyli o tą Sadybę. Zza jeziora waliły pociski, a moja mama poszła odwiedzić właśnie tą swoją bratową, która mieszkała nad jeziorem. I obie wyszły akurat z domu. I pociski, tam czy odłamki, nie wiem, uderzyły w tą ciocię moją i mamę. Cioci urwało rękę, także była bez ręki. A mama miała 3 rany. Jedną ranę to w pachwinie. Tutaj ręka była chyba uszkodzona, no i śmiertelne rany to tu do mózgu doszły odłamki. A kiedy się pani o tym dowiedziała, w jakich okolicznościach, że mama została ranna? A właśnie, byłam na forcie akurat. Mhm. Byłam na forcie i słyszę, że mnie ktoś woła, ktoś szuka, gdzie Wala. No i w końcu tam ktoś tam powiedział, że tam, gdzie ja tam na tym forcie byłam. To była akurat, pamiętam, koleżanka, z którą byłam troszkę tak jakoś niezgodzie. I myślę sobie, a po co na mnie szukać? Nie ma sensu, żeby tego. A w międzyczasie założono szpital naprzeciwko mojego domu. Był taki blok i w tym bloku zrobiono szpital dla rannych. I ja nawet w tym szpitalu byłam z jakiegoś tam powodu, nie wiem z jakiego. I pamiętam, że jak poszłam do tego szpitala, to zobaczyłam, że nawet nie na łóżku, tylko na jakimś takim postumencie leży jakaś ranna osoba z owiniętą głową, bandażem. I ksiądz się pochyla nad nią i ona się spowiada. I ja wtedy sobie pomyślałam, o, to ktoś umierający, skoro ksiądz, bo tak mi się skojarzyło, prawda, skoro ksiądz się nad nią pochyla. No i teraz tak, przychodzi ta koleżanka, szuka mnie, ale tak już nachalnie, że tak powiem, szuka. I myślę, no muszę się odezwać. No i pytam, o co chodzi. Ona mówi, słuchaj, twoja mama chce ciebie zobaczyć. Prosiła, żebym ja ciebie przyprowadziła. O, kochanie, tam jest telefon. Proszę. O, dziękuję. O, mój syn dzwoni. To dzień dobry, kochanie. A właśnie w tej chwili mam tutaj przemiłych panów, którzy ze mną przeprowadzają wywiad. To jest radio, tak, radio. Polskie Radio. Portal. Polskie Radio. Który program? To może ja. Dzień dobry, witam pana. Paweł Kurek, Polskie Radio. Portal Polskiego Radia, Polskie Radio 24.pl. Tak, i jesteśmy tutaj ze sprzętem, z kamerami, rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim z panem. Także dziękujemy za tę możliwość. Oddaję mamę. No. No, wszystko dobrze u ciebie? Tak, pogodę macie? Aha. No. No to trzymaj się, kochanie. No, papa. Często dzwoni? No, codziennie. Codziennie, bo teraz tak, na wakacjach. Tak, wyjechał gdzieś tam nad morze. Bardzo dobrze. Troszczy się o mamę. Tak, tak, chyba. A wracając do tematu pani mamy, to koleżanka przyszła, skończyliśmy na tym, że... No właśnie. No więc ja się w końcu odezwałam i ona mówi, prawda, że mama chce ciebie zobaczyć, bo się denerwuje o ciebie. A ja mówię, to idź i powiedz, że jest wszystko w porządku, że jestem tutaj na forcie i wszystko w porządku. Nie, ty musisz ze mną pójść. Mama bardzo chciała ciebie zobaczyć. No i w końcu zmusiłam ją jakoś do tego, że, bo nie bardzo chciałam iść, że ona mi powiedziała, ale wiesz co, twoja mama jest ranna. Ja wtedy strasznie się zdenerwowałam i wiem, że mówiłam do niej, przysięgnij mi, że nie ciężko. I ona biedna powiedziała, że nie ciężko. I prowadzi mnie do szpitala i wiesz, gdzie się zatrzymuje? Przy tej osobie, którą ksiądz spowiadał. To była pani mama? To była moja mama. Bo wtedy, kiedy Niemcy wracali już znowu na Sadybę i kiedy były te walki, strasznie dużo było naszych żołnierzy rannych i była taka sytuacja, że no, wysyłano, prawda, siostra Ola wysyłała te sanitariuszki z noszami, żeby zbierały tych rannych, ale było bardzo niebezpiecznie. No i była taka sytuacja, zresztą ta koleżanka właśnie, o której ja w tej chwili powiem, już w tej chwili nie żyje, ale była nawet w moim ośrodku, jej nigdy tego nie mówiłam. Ale siostra Ola ją wysyłała też z tymi noszami, no bo musiały być dwie, prawda, żeby jedna z przodu, druga z tyłu. I ona odmówiła rozkazu. Ona powiedziała, że ona nie pójdzie, bo jest niebezpiecznie, a ona nie ma zamiaru ginąć. Także tak powiem, nie spełniła tego rozkazu. Mhm. I w zamian za nią poszła Scarlett, miała pseudonim Scarlett, taka dziewczyna, którą bardzo ta siostra Ola ceniła. Jakoś tak bardzo ją polubiła i tak troszeczkę ją nawet chroniła. Ale ona miała jakieś przeżycia osobiste i ona szukała śmierci właściwie. No i mówi, że ona pójdzie za nią, prawda? Tam, no, pójdzie z tym. No i w końcu siostra Ola się zgodziła i ta Scarlett poszła, ale długo bardzo nie wracała. No i siostra Ola mnie wysłała, powiedziała, słuchaj, idź, dowiedz się, co się dzieje, dlaczego ona tak długo nie wraca. No i ja wyruszyłam, pamiętam, że na ulicy Zielonej akurat, że ktoś niósł na noszach kogoś, prawda, była niesiona na noszach ta osoba. Była to Scarlett, bez nóg. I pamiętam tylko, że ona krzyczała, że bolą ją nogi, te nogi, których nie miała. Mhm. Znaczy te części, których nie było, ją bolały. A zgłosiła się do tego zadania, bo ktoś nie chciał pójść. Tak, tak. No i ona bardzo szybko potem zmarła i tak pamiętam, już jak Niemcy nas otoczyli, bo potem ten szpital, w tym szpitalu, który był naprzeciwko mojego domu, jak zaczęły się te walki, to podnoszono wszystkich do piwnicy. Mhm. I między innymi właśnie, a Scarlett była na zewnątrz, leżała. Czyli w tym samym szpitalu, w którym leżała pani mama, została do niego przetransportowana też Scarlett, rozumiem, tak? Ale Scarlett, tak, ale ona bardzo krótko żyła, bo ją wyniesiono, już martwą, wyniesiono na zewnątrz. Ja tylko pamiętam, że przykrył ją kurz, bo samolot leciał nad nami, żeby nas zbombardować. Zbombardował fort. Zginęło trochę tam osób, ale jakiś widocznie przyzwoity Niemiec leciał nad nami, bo bomby spuścił do fosy, a nie na nas. U nas był taki ksiądz zakonny, też go sobie nie mogłam przypomnieć, jak on się nazywa, przypomniałam i zapisałam. To był ksiądz Przybyła. I on, jak zobaczył, że prawda, Niemcy już nas otaczają, bo tam w tych okienkach w piwnicy, prawda, widać było te buty niemieckie, prawda, to udzielał po prostu ogólnie rozgrzeszenia i rozdawał komunię świętą. No i podszedł do mojej nieprzytomnej mamy. Moja mama była nieprzytomna i to była właśnie przedziwna rzecz. Jak podszedł do mojej mamy z tą komunią, to mama odzyskała przytomność, przyjęła tą komunię, powiedziała dzięki Ci Boże i straciła przytomność. I tego też nie mogę zapomnieć, bo to było niezwykłe. Jak potem wyglądały te pani losy dalej? Mama była w tym szpitalu polowym i co się działo później? A potem Niemcy nas wszystkich zgromadzili na forcie, bo z fortu wyprowadzali czwórkami do Pruszkowa, to znaczy na dworzec, a stamtąd do Pruszkowa. W tym samym czasie, kiedy myśmy tam byli gromadzeni na tym forcie, przyjechał do nas generał von den Bach, Niemiec, i przemawiał do nas i mówił pięknie o bohaterstwie powstańców warszawskich. Niemiec. A w tym samym czasie na jednej z ulic, właśnie tylko nie mogę sobie tej nazwy ulicy, nie ma tej, w tej chwili na Sadbie tej nazwy, byli Ukraińcy, łasowcy, którzy chodzili dom po domu i zabijali Polaków w tych domach. W tym samym czasie. Oprawcy w tym przypadku zachowali się po ludzku. No właśnie, ja mówię, że tak wygląda wojna. Wracając trochę do tego punktu, o którym rozmawialiśmy, czyli byłyście już z mamą na forcie. Była, tak. Wiadomo było, że Niemcy wyprowadzali do Pruszkowa. Moją ciocię, która była bez ręki, to przyjechał taki wóz i na siedząco, prawda, mogła jechać na tym wozie do dworca. A na moją mamę ciężko ranną miał przyjechać, to też widzisz, no przecież to była wojna. Co by szkodziło, jakby Niemiec przyszedł i mnie zabił, mamę zabił, która była ciężko ranna. Mógł to zrobić, w końcu wojna. A jednak tego nie zrobili. Przyjechał Niemiec samochodem ciężarowym, żeby zabrać mamę. Bo nas do Milanówka, ciężko rannych zawieźli do Milanówka. No i pamiętam, że nie chciał mnie zabrać wtedy Niemiec, bo powiedział, że on miał zabrać tylko rannych, a ja nie byłam ranna. No i ja wrzasku narobiłam, powiedziałam, że nie ma mowy, ja się uwieszę tak, tego samochodu, nawet będę wisiała na zewnątrz, ale mojej mamy nie zostały. I trafiłyście do Milanówka. I zabrał mnie, tak, zabrał. I ja stałam tam, bo tam były, wiesz, dookoła tego samochodu była ławeczka i tam siedzieli ranni. Moją mamę położoną noszę, wiesz, na wierzchu. Tam już były jeszcze drugie nosze, jakaś osoba leżała. I całe szczęście, że ten Niemiec mnie zabrał, bo moja mama by nie dojechała do dworca, dlatego że tak, po pierwsze była ciężko ranna, były kocie łby, trzęsło, to cierpiałaby strasznie, a po drugie, jak były zakręty, to moja mama się zsuwała z tych noży, to by upadła, wiesz, na ulicy. Spadłaby z tego. Czyli pani po prostu mogła ją asekurować, tak, pilnować, żeby... Ja się na nią kładłam, przyciskałam, żeby po pierwsze, żeby ją tak nie bolało, jak tak trzęsło, a po drugie, żeby ona mi się nie zsuwała. Mhm. Jeden z panów zdjął pasek od spodni, mi dał, ja jeszcze to mamę jakoś tam troszeczkę ubezpieczyłam. No i w ten sposób dojechaliśmy do dworca. No. I z dworca do Milanówka. A z dworca do Milanówka. I co było dalej? W Milanówku, ludzie z Milanówka przyszli, bo to wszystko, wiesz, zostało wniesione na peron. Ludzie tam przyszli z jakimś piciem, z jakimś jedzeniem. I pamiętam, że obok mojej mamy był chłopczyk mały, na noszach też ranny. I ludzie naturalnie, jak zobaczyli takie dziecko, to przecież to serce każdego bolało. I pamiętam, że jakieś owocki dostał, jakieś, nie wiem, wiśnie czy czereśnie, coś tam takiego. I moja mama w tym momencie odzyskała przytomność, mówi, jak ja bym zjadła coś takiego. Ja poprosiłam o parę wisienek. Mhm. I moja mama dostała te wisienki i zjadła, pamiętam. Ten chłopczyk umarł potem. No mi się bardzo troskliwie jedna z tych sióstr zajęła tym małym. On bez rodziców, też sam, samotny. A mama długo jeszcze żyła? Nie, niedługo. Moja mama wołała, nieprzytomna była i wołała tak, mamusiu kochana, mamusiu złota, nie wiem czy swoją mamę chyba widziała, wiesz, bo tak mamusiu kochana, mamusiu złota, mamusiu tam tak. No a tam ci ludzie na tej sali leżący, no, słyszeli ten krzyk mamy, myśleli, że to ja. I rano, jak żeśmy się... Już, prawda, się zrobiło jasno, to powiedzieli do mnie, ty smarkata, dzisiaj to ciebie dajesz, wyrzucimy, tak, ciebie, nam spać nie dałeś. Dopiero powiedziałam, że to moja mama, nie ja. Ale też jeszcze ci powiem przedziwną rzecz. W ogóle w moim życiu były przedziwne rzeczy. Potem był pogrzeb tej mojej mamy, naturalnie bez trumny. Bo ty byłeś w Milanówku, to bez trumny. Wiózł, znaczy mama leżała na noszach i jeszcze siostra zdobyła jakąś kapę taką, żeby mama jeszcze jakoś owinąć. No i do tego na ten cmentarz ja, prawda, sama szłam z jakimiś tam kwiatkami za tym wozem. Zwykły taki wóz chłopski. No i przyjechaliśmy na ten cmentarz. Wtedy to oni dokupili kawał tego cmentarza, było takie jeszcze puste, wiesz. I tam, prawda, tą mamę zakopywał ten, jak to się nazywa? Ten grabarz. Grabarz. No i już zakopał ją. Naturalnie, ksiądz mnie wezwał jeszcze do siebie i poprosił o dokumenty. Te dokumenty w butelkę włożyli i wrzucili do grobu. naturalnie bez, tak jak ja mówię, bez trumny. I oprócz mojej mamy tam jeszcze leży dwóch panów w tym samym grobie. No i słuchaj, teraz sobie wyobraź, pusty cmentarz. Tam kilkoro dzieci się tylko bawiło, ale dorosłych osób nie było, tylko ten grabarz, no i ja, prawda. I w pewnym momencie znalazła się jakaś kobieta, ni stąd, ni zowąd. I podchodzi do mnie i pyta się, kogo ja pochowałam. A ja mówię, że to moja mama. A ona mi na to mówi tak: słuchaj, ja miałam męża i dwie córki, nie wszyscy nie żyją. Ja chętnie się tobą zajmę, ja ciebie wychowam i wykształcę, tylko żeby mi ciebie nikt nie odebrał. Te słowa zadecydowały, że ja do niej nie poszłam, bo się bałam, że ciocia może mnie szukać i odbierze i będzie dla niej to dużą przykrością. Ale słuchaj, no taki moment, rozumiesz? Nie, pusty cmentarz i nagle taka kobieta, która chce mnie wziąć i chce mi pomóc, no. W jakiś sposób coś odtworzyć swoją rodzinę, którą straciła. Tak, ale słuchaj, ale to było niezwykłe. A w takim razie jak mama odeszła, jak już została pochowana, to co się dalej z panią działo? Gdzie pani z tego Milanówka trafiła? A to potem no, wróciłam, prawda, tam do szpitala i przypadkiem, jakoś zupełnie przypadkiem, przyjechała do Milanówka. Taka u nas mieszkała rodzina państwa Hirnlów, nazywali się Hirnlowie. On był jakimś takim znanym dość człowiekiem i ona się znalazła we Wsiłowickiej. I dowiedziała się, nie wiem jak to się stało, że ona akurat się znalazła w tym Milanówku, ale dowiedziała się, że jest z Sadyby, prawda, szpital. No wobec tego przyszła odwiedzić. Naturalnie te pielęgniarki, jak się dowiedziały, że ona, prawda, gdzieś tam mieszka w normalnym domu, to od razu do niej z prośbą. Że sierota jest? Tak, żeby nie mogłaby mnie gdzieś ulokować, bo oni tam nawet nie było co jeść w tym szpitalu. Się jadło tylko ziemniaki, wiesz, z cebulą, no, podsmażone. No i w końcu ona obiecała im, że ona wróci tam na tą wieś i się rozejrzy, może ktoś mnie chce zabrać. I wróciła i zabrała mnie. I gdzie pani trafiła? Uchań Górne to się nazywało. To takiej wsi właśnie łowickiej byłam i tam na tej wsi łowickiej mieszkały dwie nauczycielki wiejskie. Jedna z nich miała małe dziecko, takie 4-letnie, a druga też wychowywała samotnie dziewczynkę i chłopca, ale starszych trochę. I tamta była fajniejsza. A ta mniej fajna, ponieważ miała to małe dziecko, to jej potrzebny był ktoś, kto by to dziecko pilnował, dlatego ona mnie wzięła. I pamiętam ten moment, kiedy ja tam przyjechałam i ona postawiła przede mną ogromny kubek mleka, jakaś pajda chleba z czymś tam, czego ja dawno nie widziałam. No i powiedziała mi, że możesz jeść ile chcesz. To pamiętam, ale to tak na początku tylko było. A potem już trochę trzeba jej pomagać? No, nie, no mi bardzo dużo. Ona do tego stopnia nawet, że, ponieważ ja umiałam robić na drutach, to ona potem mnie wykorzystywała, kazała mi robić, żeby potem sprzedawać, wiesz, tam jakieś skarpety czy coś tam. Przedziwna rzecz też. Moje imieniny są w lutym, 14 lutego. No i ja postanowiłam, zawsze miałam taki zwyczaj, że szłam do kościoła w dzień moich imienin, a tam kościół był 4 kilometry od tej wsi. Tej wsi nie było kościoła. Ja postanowiłam w tych chodakach jednak pójść na tą mszę. I słuchaj, poszłam, naturalnie jak przyszłam tam do tej wsi, gdzie był ten kościół, to już tej wsi w ogóle nie było. Ale, bo możesz sobie wyobrazić, znowu przedziwna rzecz. Na progu pustego kościoła stoi moja koleżanka z Sadyby. No powiedz, nie dziwne? No. Stoi koleżanka i ona mówi do mnie tak: co ty tu robisz? A ja mówię, wiesz, ja tutaj jestem 4 kilometry stąd w innej wsi, no a dziś moje imieniny, to tam, tu przyszłam do tego kościoła, ale przyjdzie i tak nie ma. No i ona mówi, to ja cię zabieram i idziemy do mojej mamy. No i poszłyśmy do jej mamy i ta mama mi daje prezenty imieninowe, to znaczy kawałek mydła, jedna świeca i 500 zł do wymiany, bo wtedy się wymieniało pieniądze na nowe, na inne. Możesz sobie wyobrazić? Ja dzięki temu do Warszawy wróciłam. Kiedy pani do Warszawy wróciła i jak ta Warszawa wyglądała? No i potem to już bardzo szybko wróciłam do Warszawy. Naturalnie Warszawa stała w gruzach. Na gruzach różnych domów, prawda, wiszą kartki. Ludzie siebie poszukują, podają, prawda, piszą tam. Szukają się po prostu. No ale przedziwno mnie, że człowiek tak pragnie żyć, że sobie nawet w trudnych sytuacjach radzi. I możesz sobie wyobrazić, że na tych gruzach siedziały kobiety z jakimiś zupami, nawet z lodami ktoś był. No. Jak człowiek potrzebuje, wiesz, no, nie rozpacza, nie tego, tylko... No, zaczynasz działać dalej, żyć. Tak, tak, niesamowite to było. A pamięta pani swoje wyrażenia, jak zobaczyła Warszawę? Bo jak wyjeżdżaliście, to Warszawa jeszcze... Podejrzewam, no, to były gruzy, to były gruzy. No właśnie. Tak. Jakieś emocje gdzieś tam, chociaż nie mieliście pani pamiętanie? Nie. Ale pozostał obraz. Tak, pamiętam tylko te gruzy. A jak pani wróciła do Warszawy, to gdzie trafiła, pod czyje skrzydło? Miałam prawo wrócić do mojego mieszkania, ale tam już mieszkali inni ludzie, a ja miałam tylko te 16 lat, no to co to ja będę z dorosłymi? Już nikt mi nie. No i tylko się pytałam właśnie, co ja mam robić i wszyscy mi powiedzieli wracać. No ja potem jeszcze wróciłam tam do tej mojej tam wsi połowickiej. Strasznie zdziwiona była ta moja nauczycielka, że ja chcę do Warszawy w ogóle jechać i zostać. I mówi, nie rozumiem ciebie zupełnie to i gdybyś miała jakieś dolary tam schowane albo coś tam. A ja mówię, proszę pani, co tam dolary, ja pójdę na podwórko i się będę cieszyła, jak ja znajdę zdjęcia. I tak było. Poszłam na podwórko i było pełno moich zdjęć, i nie tylko moich znajomych niektórych. Mojej koleżanki też jakieś zdjęcia były, które przekazałam. A rodzinę udało się odnaleźć? To znaczy ciocia, szłam ulicą, Alejami Jerozolimskimi i nagle spotkałam z rodziny, no bo to była taka, wiesz, moja rodzina to była taka przyłatana przecież. Taki nieciekawy człowiek zresztą. To był, ale się do niego mówiło, że to jest wujek. No i jak mnie zobaczył, to mi zaproponował, żebym ja zamieszkała z nimi. I miałam z nim straszne kłopoty. Ja zamieszkałam z nimi, oni mieszkali, bo on był w angielskim mundurze, nie wiem skąd on zdobył ten mundur angielski. I mając ten mundur angielski, wszystko sobie załatwiał, co chciał. Więc załatwił sobie to pierwsze mieszkanie, ale ono było ciemne. To było przy placu Zawiszy, w Alejach Jerozolimskich. Ale potem mu się zachciało lepszego mieszkania. No to załatwił tutaj na Chałubińskiego, róg Chałubińskiego i alej. No i tam zamieszkaliśmy, no bo on mi zaproponował, żebym ja z nimi zamieszkała. Tam było 5-pokojowe mieszkanie, luksusowe. Ale nie wolno było wtedy mieć jeszcze dużego mieszkania. Wolno było mieć tylko jeden pokój. Także w każdym pokoju mieszkała inna rodzina. Dokwaterowali kogoś. Tak, bo nie wolno było wtedy. Także oni mieszkali w jednym pokoju, ja mieszkałam w drugim pokoju. Potem jeszcze ciotka mnie, właśnie ta ciocia, o której ja mówiłam, że może mnie wracała z Niemiec. Ja ją spotkałam na ulicy i ściągnęłam ją tam i ona mieszkała w trzecim pokoju. Także to wtedy już, prawda, jeszcze była... I można powiedzieć, że to życie już zaczęło się toczyć ku lepszemu, tak powiedzmy. Jak na tamte okoliczności, jeśli można tak to określić? No, ciocia była takim człowiekiem, o którym moja mama sama mi mówiła. W ten sposób mówiła. Pamiętaj, nieliczna ciocia. Musisz sobie w razie czego radzić sama. Także to tak było. Mówi pani o radzeniu sobie samej. Była wtedy młodą dziewczyną. Tak, tak z perspektywy lat, doświadczeń powstania, doświadczeń życia. Proszę mi powiedzieć w ogóle, jak pani teraz patrzy na współczesną młodzież, na wszystko to, co się wydarzyło w pani życiu, jak musiała do tego życia, ciężko się przechodziła, ciężkie historie. To znowu ci coś powiem. To co by pani powiedziała tej młodzieży dzisiejszej, która właśnie z tej trochę innej perspektywy patrzy na to życie? Też ci dziwi to, co ci opowiem. Któregoś dnia, to było ze 3 lata temu, może też były takie upały. Ja wtedy szłam wcześniej rano o 7:00, nie była niedziela chyba, do kościoła. I nagle się wyłonił chłopak młody i podchodzi do mnie i mówi tak: proszę pani, czy ja mógłbym z panią porozmawiać? A ja mówię, no naturalnie, tylko na jaki temat? Na temat pani młodości. Ja mówię, dobrze, porozmawiajmy. No i zaczynam mu opowiadać, jak to było za mojej młodości, prawda? Jakie to były różnice kolosalne, prawda? Bo ja mówię, wiesz co, wartościowanie zupełnie inne. Wartością człowieka było jakieś wnętrze tego człowieka, a nie to, co się posiada. Że no, nie mieliśmy żadnych wygód, nie było żadnych lodówek, pralek i tak dalej, różnych takich rzeczy, które udogodniały nam życie. Mieliśmy może troszkę więcej czasu, a rozrywek żadnych przecież nie było. No, nie wolno było nawet radia mieć, bo Niemcy nie pozwalali. Ale trzymaliśmy się, jak młodzi ludzie, tośmy się tak trzymali razem, spotykaliśmy się. Gdzieś tam szliśmy na spacery, były gry towarzyskie, wtedy modne. No i tak zżywaliśmy się, bo pod tym względem to było bardzo fajnie. No i tak mu to wszystko opowiadam, to o tych wszystkich różnicach. I wyobraźcie sobie... Aha, jeszcze mu mówię, a jak ty masz na imię? On mówi Mikołaj. A ja mówię, wiesz co, Mikołaju, to ja bym ci dała taką radę, żebyś nie martwił się tym, czego nie masz, a cieszył się tym, co posiadasz. I proszę sobie wyobrazić, że on się rozpłakał. On się rozpłakał, a ja zdumiona. Myślę sobie, to on niby tak dużo w tej chwili ma, a on płacze. To co właściwie? Gdzie tego szczęścia szukać? No właśnie. Gdzie jeżeli szczęście? Nie w tych rzeczach materialnych? Ja ci powiem, ja jestem człowiekiem... może trochę nietypowym, bo ja nigdy się nie, jak to powiedzieć, jestem po prostu optymistką. Ja się, to co ja mu mówiłam, ciesz się tym, co masz, a nie martw się tym, czego nie masz. I dlatego mnie jest łatwiej żyć, bo jeżeli nawet mnie coś tam boli, prawda, już starszy człowiek, no i już wiem, że piękną nie będę. A poza tym, wiesz, no i tam różne dolegliwości, prawda, no nawet mówienie już czasem mi sprawia trudność. No, ale zawsze szukam jeszcze tego, co jest dobre. No. Czyli piękno jest w środku. Tak, nie, po prostu akceptuję akceptuję też to, co jest przykre. Bo nie mam innego wyjścia, prawda? No, co z tego, że ja bym była zmartwiona, że byłabym taka, wiesz, no, zmęczona tym wszystkim, co nic mi nie dało. Ja po prostu, no, tak musi być i koniec, akceptuję to. A zawsze jeszcze się znajdzie coś, czym się można ucieszyć. O, cieszę się tymi młodymi, cudnymi ludźmi. No właśnie, bo panią otaczają młodzi ludzie. Tak, tak. Cały czas ma pani z nimi kontakt. Ja ich kocham po prostu. Ma pani wsparcie i pomoc od wielu młodych ludzi? No ja mam przede wszystkim ogromną życzliwość tych ludzi. No zobaczcie, co oni są fajni, no, na tych zdjęciach. A co pani sobie myśli, jak 1 sierpnia co roku w różnych częściach Warszawy po pierwsze słychać syreny, a po drugie zatrzymują się ludzie, zatrzymują się samochody i o tej godzinie 17, godzinie W właściwie zatrzymuje się cała Warszawa i ci wszyscy też młodzi ludzie też oddają cześć i pamięć właśnie państwu. Co wtedy w pani jest? Co pani sobie myśli? Jak słyszy te syreny i ma świadomość tego, co się dzieje wtedy w Warszawie? No ja się cieszę, że się pamięta o tym po prostu. Ważne to jest dla was, powstańców? Nie, no jest to miłe jednak, że się pamięta. To jest jakaś pamięć o tych wszystkich ludziach, którzy ginęli. Te doświadczenia też dawały jakąś, nie wiem, siłę? Ukształtowały charakter? Nie, no na pewno. Moja mama była dość wymagająca, ale mnie bardzo kochała, ja ją też. Chociaż to była moja przybrana mama. Mhm. Była taka sytuacja, pamiętam, że kiedyś właśnie w czasie okupacji wsiadałyśmy do tramwaju, był tłum ludzi, mnie wpuścili, ale za mną mojej mamy nie wpuścili, tylko się zaczęli pchać. No to ja wrzasku narobiłam, no moja mama, najpierw musi wejść. Czyli po mamie hardość, ale też i z tego powstania, że tak powiem, z tych wszystkich walk gdzieś tam ta hardość w człowieku się wykuła na te wszystkie lata. No i optymizm, bo ja widzę po pani, że pani jest, chyba przede wszystkim to jest pani najmocniejszą, największą siłą. Chyba tak, właśnie uśmiech i optymizm. Tak, no bo ja uważam, że to w ogóle nic człowiekowi nie daje, jeżeli człowiek nie zaakceptuje tego, co ma. No, to jeszcze sobie by dokładał, prawda? No bo jakby się martwił, no to co to za sens? Zapytam ostatnią zupełnie rzecz, absolutnie. Ogląda pani olimpiadę? Trochę mnie męczy. Bo za dużo jej, szczególnie piłki nożnej. Ale a jakieś tutaj dyscypliny szczególnie pani przypadają do gustu? Znaczy tenis mnie interesował, trochę pływanie mnie interesowało. Natomiast piłka nożna nie. Ale jeszcze siatkarza można pokibicować trochę. O, siatkarze też, tak. To co czekamy, jak to tam dalej się potoczy. Tak. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. No ja też dziękuję. Zdrowia życzę i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.